były łzy generała brygady Piotra Błazeusza, podziękowania ministra obrony Tomasza Siemoniaka i radość żołnierzy. Dziś w Giżycku oficjalnie powitano 10. zmianę kontyngentu wojskowego, która zakończyła misję w Afganistanie. Uczestniczyło w niej 800 żołnierzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Na placu Piłsudskiego witano dziś około 250 mundurowych. Pozostali przebywają na urlopach aklimatyzacyjnych. Dzięki waszej pomocy Afgańczycy mogą czuć się bezpieczniej, mówił do żołnierzy podczas uroczystości minister obrony Tomasz Siemoniak. Dziękuję wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom za nadzwyczajne zaangażowanie w tej sprawie. Szanowni Państwo, 10. zmiana okazała się jedną z najtrudniejszych. Nasi żołnierze wykonali swoje zadania, wykazując się najwyższym profesjonalizmem. Dziękuję dowódcy, generałowi Piotrowi Błazeuszowi, za odpowiedzialne i mądre przywództwo w tej misji. Dziękuję oficerom, podoficerom, żołnierzom i pracownikom za każdy dzień służby, za poświęcenie i trudy, tak daleko od rodzin i ojczyzny. Żołnierze, Afganistan stał się ważnym miejscem dla was, tym samym też dla wszystkich Polaków. Byliście tam bardzo potrzebni, nie dla cudzych interesów. Polska was tam skierowała wśród żołnierzy z 50 państw świata, aby Afgańczycy, którym historia ostatnich dziesięcioleci zgotowała piekło, mogli normalnie żyć. Podczas 10. zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie na wieczną służbę powołanych zostało 6 żołnierzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zginęli w październiku i grudniu ubiegłego roku w zamachach na polskie patrole. Również w grudniu zmarł sierżant Zbigniew Biskup, jednak jego śmierć nie miała nic wspólnego z działaniami bojowymi. Łez podczas wspomnienia poległych nie krył generał brygady i dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej Piotr Błazeusz. Już pierwsze dni misji pokazały, że zadania stojące przed nami będą wymagać pełnej koncentracji i profesjonalizmu. Już 23 października przeciwnik ugodził nas w samo serce, zadając śmiertelny i bolesny cios. Podczas wykonywania zadania poległ sierżant Mariusz Deptuła. W przededniu radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia spotkała nas największa tragedia. 5 moich żołnierzy, młodszy chorąży Ciesielski, sierżant Banach, sierżant Krawiec, sierżant Szczurowski i sierżant Tomala. Nie sposób słowami wyrazić bólu i żalu, jaki wtedy czuliśmy. Ale jeszcze nie opadł kurz, a już musieliśmy stanąć ponownie przy katafalku i pożegnać sierżanta Zbigniewa Biskupa. Dziś mogę zapewnić, że tych ofiar nie zapomnimy. Działania żołnierzy w Afganistanie to nie tylko ochrona miejscowej ludności przed terrorystami, ale również pomoc w odbudowywaniu domów i budynków użyteczności publicznej. Najniebezpieczniejszymi działaniami podczas misji są patrole i wszechobecne miny pułapki, mówią żołnierze kapral Marta Rzepniewska i kapitan Marcin Makowski. Praca kolegów była trudna, dlatego że wyprowadzaliśmy się z 3 baz Giro, Warrior i Ariana i te rotacje z tych baz do głównej bazy Gazni były jednak trudne, ponieważ nieustanne konwoje i patrole z amerykańskim RCP były długie, trwały nawet po 12, nawet 24 godziny. Każdy z nas to obawiał się min pułapek, ID-ków. To po prostu tego, no ciężko to przewidzieć. Misja polskich żołnierzy w Afganistanie ma zakończyć się w 2014 roku.